Dziękujemy za zaproszenie do mniszek. 11 kwietnia mieliśmy u Was gościć i pokazać tradycję tworzenia palm wielkanocnych. Niestety sytuacja epidemiczna pokrzyżowała nasze plany. Dlatego postanowiliśmy pokazać to w inny sposób. Życzymy zdrowych, wesołych, spokojnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, smacznego święconego jajeczka oraz tego, czego wszyscy Państwo sobie życzycie. Amnalem koveni pomedzeorami. Tam nalem kowyni pomedze orami. Tam nalem kowyni pomedze orami. Było soj seleczko zwane polanami. Czom to seleczko polanami zwali? Czom to seleczko polanami zwali? Czom to seleczko polanami zwali? Bo medże lisami pola karczuwali. Lisy karczuwali, pola uprawlali. Lisy karczuwali, pola uprawlali. Lisy karczuwali, pola uprawlali. A nad potoczkami lenyk prysteriali. Lenyk prysteriali, wieczer do misiaczka. Lenik prysteriali, wieczer do misiaczka. Lenik prysteriali, wieczer do misiaczka. Młodeńki chłopci i szwarny dziewczatka. A jak prysteriali, kraśni soj śpiwali. A jak prysteriali, kraśni soj śpiwali. A jak prysteriali, kraśni soj śpiwali. Aż się dookoła chory rozlichali. A jak prysteriali, kraśni soj śpiwali. Aż się dookoła chory rozlichali. Oprócz palm przed świętami wielkanocnymi robimy także zajączki ze sianka oraz foremki z drewna w kształcie baranka. W takiej foremce możemy wykonać sobie samemu baranka z masła, z sera lub z czekolady. Oczywiście do koszyczka wielkanocnego. W naszej rodzinie jest to już tradycja, ponieważ te foremki są tu wykonywane ponad 60 lat. Witam serdecznie. Dzisiaj opowiem o palmach wielkanocnych, o sposobie wykonania i o tradycjach związanych z palmami. Palemka wielkanocna lub gałązka wierzbowa są w tradycji tradycyjnymi symbolami niedzieli palmowej. Zwyczaj święcenia palm wielkanocnych znany już jest od czasu średniowiecza. Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowywuje się z gałązek wierzby i palmy, która w symbolice kościoła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Tradycyjna palma powinna mieć czpień leszczynowy. Wykonujemy także kwiatki z bibuły, które stanowią element dekoracyjny. Te kwiaty najczęściej robimy wcześniej, nawet miesiąc wcześniej, aby były gotowe do tworzenia palmy. Palmę, którą używamy,
ścina się w drugiej połowie sierpnia po żniwach. Z palmami wielkanocnymi wiąże się wiele ludowych zwyczajów i wierzeń. Poświęcona palma chroni ludzi i zwierzęta przed czarami, przed ogniem i przed wszelkim złem. Połykanie bazi zapobiega bólom gardła i głowy, a sproszkowane kotki dodane do naparów z ziół mają moc uzdrawiającą. Bazie z poświęconej palmy zmieszane z ziarnem siewnym, podłożone pod pierwszą zaoraną skibę, zapewniają urodzaj. Krzyżyki z palmowych gałązek zetknięte w ziemię chronią pole przed gradobiciem. Poświęconą palmę niekiedy stawia się podczas burzy w oknie. Ma to chronić przed piorunem. Święconą palmą należy także pokropić rodzinę, co zabezpieczy ją przed chorobami i głodem. W drugi dzień świąt wielkanocnych święcimy pole. Idzie się wtedy granicami pola i kropi wodą święconą, co jakiś czas wbijając kawałek co jakiś czas wbijając gałązkę palmy. W miejscu najbardziej widocznym, na przykład koło drogi, wbija się największą część palmy. Niekiedy robi się z niej krzyżyk. W Nowicy, tutaj gdzie mieszkamy, święconą palmę często się kładzie pod strzechę, aby chroniła przed burzą. Podobno dawniej palmy były palone i okadzano nimi bydło. Że tutaj, w Nowicy, gdzie mieszkamy, niedziela palmowa obchodzona jest według kalendarza juliańskiego. W cerkwi grecko-katolickiej niedzielę palmową, czyli tak zwaną kwitną niedzielę w języku łemkowskim, obchodzi się o wiele skromniej niż w kościele rzymskokatolickim. Nie ma tak uroczystych procesji ani śpiewów. W cerkwi wygląda to tak, że wierni, którzy przynoszą palmy, kładą je na ołtarzyku, czyli tak zwanym tetrapodzie, który jest umieszczony na środku przed ikonostasem. W czasie mszy świętej, czyli tak zwanej służby, kapłan poświęca palmy, które wierni po zakończeniu nabożeństwa zabierają je ze sobą do domu. Palmy, które są przynoszone do poświęcenia, są wykonane w większości przez osoby starsze i są bardzo skromne. Wykonywane są one w formie bukietu. Składają się one z bagniątek, czyli bazi, palmy, barwinku lub bukszpanu i o ile zakwitną żonkili. Nie używa się tutaj bibuły. Dawniej w Nowicy używano tylko palmy i bazi, które związywano nitką lub sznurkiem. Czasem dekorowano kokardką. W tym roku w cerkwi Niedziela Palmowa przypada na 25 kwietnia. Cieszę się, że w naszej rodzinie wciąż jest kultywowana tradycja tworzenia palm wielkanocnych.